Na cmentarz komunalny przy ulicy Reja większość mieszkańców dojeżdża rowerem. Ścieżka rowerowa jest, są też wzdłuż niej latarnie, ale tylko do połowy drogi. Wybory coraz bliżej, radni prześcigają się więc w pomysłach ulepszania miasta i ułatwiania życia mieszkańcom. Wielu mieszkańców pyta, czy jest rozważana możliwość budowy dalszej części oświetlenia przy ścieżce rowerowej Reja aż do cmentarza. Mieszkańcy czuliby się, udając się na cmentarz, bezpiecznie, nawiedzając groby swoich bliskich. Pomysł słuszny, lecz wystarczyłoby sięgnąć głębiej i od razu wszystkie wątpliwości byłyby rozwiane. Przebudowa ulicy Reja będzie sięgała aż prawie do tego ronda, które teraz ostatnio wybudowaliśmy, Reja ulica Armii Krajowej, i aż przebudowa Reja skończy się na wysokości zjazdu prawoskrętu do cmentarza. Przebudowę zaplanowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I latarnie według tych planów mają stanąć do samego cmentarza. Troszeczkę cierpliwości, musimy poczekać 2,5 roku, 3 może. Tak będzie bezpiecznie, nie? I będzie oświetlenie, i ulica Reja niestety będzie przechodziła górą nad obwodnicą. No to też troszeczkę będzie utrudnienia. Trzeba będzie wspiąć się, a później zjechać z tej obwodnicy tam w kierunku cmentarza. Tak to już w Suwałkach bywa, że wszystko można wykonać, szczególnie w roku wyborów samorządowych. Na jedno i drugie, czyli na latarnie i wybory, trzeba troszeczkę poczekać. W ubiegłą środę na sesji Rady Miasta Adam Kasprzyk apelował o zażegnanie sporu między ratuszem a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Nie minął tydzień, a obie strony twierdzą, że żadnego konfliktu nie ma. Zaczęło się od lokalizacji boiska. Uczelnia chciała wybudować kompleks sportowy na terenie zespołu szkół technicznych. Nie zgodzili się na to pracownicy ZST i mieszkańcy okolicznych bloków. Adam Kacprzyk na sesji pytał prezydenta, jak zamierza zażegnać konflikt. Prezydent odpowiadał: dziś o sporze nie ma mowy. Czy taki konflikt istnieje? Nie, takiego konfliktu nie istnieje. W ogóle tego bardzo rozumiem. Niewywołany temat z naszej strony. Uważam, że to, co jest potrzebne, to jest współdziałanie uczelni z miastem. I wtedy i uczelnia, i miasto wyśmienicie będą wychodzić. Także tu konfliktu nie widzę. Może być, tak jak to mówią anglicy, raznogłasie. Czyli różne pewne interpretacje, ale nic więcej. Po wyjaśnieniu sobie mam nadzieję, że wszystko się unormowało. Rektor określa stosunki z ratuszem jako poprawne. Uczelnia argumentowała, że musi wybudować boisko przy ZST, bo inaczej straci pieniądze. Czesław Renkiewicz zweryfikował słowa Sikorskiego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam usłyszał, że uczelnia nie ma przyznanej dotacji. Ja tu jeszcze raz chcę podkreślić, my otrzymaliśmy dotację na remont zapuszczonego bursy. Z tego zrobiliśmy piękny akademik. I to właśnie zaoszczędzone przy remoncie bursy pieniądze miały być wydane na budowę boiska. Pan prezydent poruszył na sesji Rady Miasta kwestię tego, że szkoła nie ma przyznanej dotacji z ministerstwa na wybudowanie boiska. I zarzucił nieścisłość w słowach, żeby nie powiedzieć kłamstwo panu rektorowi i uczelni. Proszę się ustosunkować do tego. To, czy Państwowa Szkoła PWSZ w Suwałkach posiada pieniądze na boisko kryte, czy też halę sportową, my nie znamy finansów Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Jeżeli posiada takie pieniądze, to bardzo dobrze. Teraz prezydent proponuje uczelni kolejną, inną lokalizację kompleksu sportowego. Pan prezydent zaproponował, by takim miejscem były działki położone bardzo blisko bursy szkolnej, po drugiej stronie ulicy Szkolnej, między Kościołem Świętego Wojciecha a ulicą Sejneńską. Przypomnę, że jest tam sporo działek miejskich, no oczywiście są też działki prywatne, i by wybudować tam boisko, Państwowa Wyższa Szkoła musiałaby wykupić te działki. Zarówno jedna, jak i druga strona twierdzi, że konfliktu nie ma. Radny Adam Kacprzyk nie chciał się wypowiadać w tej sprawie, choć na sesji Rady Miasta apelował o wyjaśnienie nieporozumień. Dlaczego ta sprawa musiała, że tak powiem, zostać wyciągnięta publicznie, bo przecież na sesji Rady Miejskiej, a pan Andrzej Kutnowski w rozmowie telefonicznej powiedział mi, że to pan prezydent na kolegium koalicji poruszył tą sprawę konfliktu i poprosił radnego o poruszenie tego na sesji Rady Miasta.
Nie jest to prawdą. Pan prezydent chciał wystąpić do Rady Miejskiej w sprawie jakby decyzji, czyli jak gdyby scedować na Radę decyzję w sprawie odrzucenia czy też przyjęcia propozycji PWSZ-u w sprawie umiejscowienia boiska krytego przy Zespole Szkół Technicznych. Czyli pan Andrzej Kuchnowski kłamie? Nie wiem. Nie wiadomo też, czy boisko powstanie naprzeciwko bursy. Rektor zamierza zastanowić się nad tą propozycją. Polonez, krakowiak, polka. Tańce narodowe nie są obce nawet najmłodszym Suwalczanom. Dziś przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności na przeglądzie zespołów tanecznych. Ludowe tańce i pieśni prezentowało dziś 9 przedszkoli z Suwałk, Augustowa i Puńska. Dzieci tańczyły wiązanki suwalskie, krakowskie i litewskie. Weronika, powiedz, co tutaj dzisiaj robicie? Tańczymy i śpiewamy. A to jest jakaś, jakaś impreza, jakiś przegląd? Co tu się dzieje? Przegląd. Są imprezy, to już 10. raz, czy 9. I możemy tu robić różne fajne tance, możemy śpiewać hymn miast. A jaki wy taniec tańczycie? Moja maryneczka. I kuleczka. Czy to jest trudny taniec? Nie. A powiedz, czy długo ćwiczyłyście, żeby tutaj dzisiaj wystąpić? Tak, tak długo. A co jest najtrudniejsze w tym waszym tańcu? Nic. Tak w ogóle. A tobie coś się wydaje trudne? Nie. A który fragment najbardziej lubicie? Obracamy się i koła tak robi bez zmiany. Na scenie wirowały kolorowe spódnice i wstążki, a małym tancerkom najbardziej podobały się kolorowe wianki. Dzieci tańczą krakowiaka, tańczą inne tańce ludowe i też nasze regionalne tańce z naszego regionu suwalskiego. I nie mieliśmy pomysłu, co z tym zrobić. Pokazywały to w przedszkolu rodzicom, ale pomyślałyśmy, że wystąpimy z taką formą przeglądu, gdzie mogą zaprezentować się dzieci na scenie, w większym gremium, gdzie przychodzą rodzice, przychodzą zaprzyjaźnione osoby. Przed występem dzieci od roku ćwiczyły układy, a panie przedszkolanki szyły stroje. A po ciężkiej pracy musi być nagroda. Na każdy zespół czekał kosz słodyczy. Decyzją suwalskich radnych dyrektor Izby Wytrzeźwień będzie mógł umarzać długi osób, które trafiły do izby lub rozkładać je na raty. Problem w tym, że większość bywalców placówki to bezdomni lub osoby bez dochodów. 300 zł. Tyle kosztuje trzeźwienie w suwalskiej izbie. Mało który bywalec tą opłatę uiszcza. Najczęściej osoby pijane, które tam trafiają, nie są wypłacalne. Po tym pobycie w izbie nie regulują opłaty, nie płacą. Są to wielokrotne pobyty, są rekordziści, nawet mają po 80 kilka pobytów w ciągu roku. I te należności są nieściągalne. Stąd decyzja radnych o umarzaniu długu. O tym, komu obowiązek zapłaty zostanie zniesiony lub rozłożony na raty, będzie decydował dyrektor Izby Wytrzeźwień. Czy to nie jest takie troszeczkę błędne koło, bo ci ludzie i tak wracają, tak? To są osoby bezdomne między innymi i tak nie płacą, a my i miasto musimy za to zapłacić. Tak, zgadzam się z panią, ale nie zapominajmy o jednej podstawowej sprawie. Mimo takiej czy innego stanu, w jakim się ludzie znajdują, to są ludzie, którym trzeba pomóc. Bo oni, jeżeli tam nie znajdą pomocy, to znajdą się na ulicy bez żadnej pomocy i różnie to może się zakończyć. Także no to jest pewien koszt, to jest dyskusja, która już w różnych samorządach, również w suwalskim samorządzie się toczy, jeżeli chodzi o przyszłość istnienia izby. Likwidacja nie wchodzi jednak w grę, bo z pijanymi miasto nie miałoby co zrobić. Jeżeli nie będzie Izby Wytrzeźwień, to ci nietrzeźwi ludzie będą trafiali do Izby Zatrzymań przy Komendzie Policji, czyli tutaj jakby większość tam trafi, ewentualnie trafią na Izbę Przyjęć do szpitala. Suwalski magistrat na utrzymanie Izby Wytrzeźwień płaci 1 200 000 zł rocznie.
Suwalski Ratusz przygotowuje program rozwoju przedsiębiorców do roku 2020, a w nim m.in. mieszkania dla absolwentów zakładających firmy. Program rozwoju przedsiębiorczości jest na razie we wstępnej fazie. Teraz omawiają go radni. Prawdopodobnie do końca roku podejmą uchwałę w tej sprawie i program wejdzie w życie w przyszłym roku. Jednym z takich pomysłów skierowanym do młodych ludzi, absolwentów, ewentualnie absolwentów naszych uczelni, ewentualnie studiów, którzy powrócą tutaj do nas, do Suwałk i będą chcieli utworzyć własny zakład pracy, jest pomysł, by dawać im na 3 lata mieszkanie komunalne. Miasto będzie miało do rozdania 10 mieszkań, ale żeby je dostać, trzeba nie tylko założyć firmę, ale też dobrze się uczyć. Być dobrymi w tym, co robią, czyli muszą być dobrymi studentami, dobrymi uczniami i już tacy uczniowie, powiedzmy ostatnich klas, ostatniej klasy liceum czy technikum, mogą starać się o właśnie o mieszkanie. Mieszkanie będzie przyznawane na 3 lata. Projekt nie zakłada jednak dofinansowania opłat za lokal. Wszystkie rachunki trzeba będzie płacić samemu. Oczywiście nie można mieć więcej niż 30 lat, czyli mówimy o osobach od 18 do 30 roku życia. Przede wszystkim pochodzić stąd, z tego miasta. Być urodzonym w Suwałkach. Być urodzonym lub mieszkać w miarę długo w tym mieście. I mieć, tak, oczywiście zameldowanie i przede wszystkim kwalifikować się wysokimi osiągnięciami, czy to będziemy mówili o nauce, w szkołach średnich, czy też na studiach. W programie rozwoju przedsiębiorczości jest też zachęta dla inwestorów. Mają być zwolnieni z podatku w ramach pomocy de minimis, a osoby rozpoczynające działalność mogą liczyć na bezzwrotną pomoc finansową. Projekt programu w lipcu trafi do konsultacji społecznych.